Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana i dzisiaj już skończymy tak całkowicie temat świąteczny, czyli pozbywamy się wszystkich dekoracji świątecznych. Miłego oglądania! W pierwszej kolejności rozbieramy choinkę. W tym pudełku, które właśnie widzicie, wkładamy tam tylko to, co znajduje się na choince. I tyle udało nam się uratować cukierków, także nie zeżarliśmy wszystkich. Tutaj mąż każdy komplet światełek zawija dodatkowo gumką recepturką, żeby się po prostu nam nie poplątały. I już jedno pudełko jest gotowa do wyniesienia na strych.
czasie, gdy mąż zajmuje się składaniem choinki, ja ten kącik, w którym choinka stała, zamiatam i przecieram na mokro. Wycieram również wszystkie kable, bo teraz mam ułatwiony dostęp. I tutaj niestety nie widać dobrze, ale mamy drugie pudełko. Jest to pudełko takie już kartonowe, gdzie mamy wszystkie takie ozdoby do właśnie położenia, czy to na meblach, czy na oknie. I w międzyczasie, jak mąż właśnie zawija sznurkiem choinkę, aby się nie rozkładała, to ja staram się znosić właśnie takie te ozdoby i wkładać do tego pudła. Tak, to już nasz mały pomocnik próbuje niektóre rzeczy powyciągać sobie z pudła, żeby zostały jeszcze na dłużej. I kolejne pudło z choinką wędruje na strych. I tutaj mam przerwę na kawę i to jest jeden z moich ulubionych kubków. I następnie mąż ściąga ozdoby z okien. I do tego też mamy przeznaczone osobne małe pudełko. Thank you.
i kolejne małe pudełeczko do wyniesienia. Ustawiamy wszystko na swoje miejsce, czyli tak jak było, lampka i odkurzacz, ten taki pionowy. Przy okazji oczywiście też przecieram te rzeczy. I zajmujemy się drugą stroną salonu. Każdą z ozdób staramy się zabezpieczyć jakimiś workami foliowymi, czy to reklamówkami, czy to, jak widzicie, też workami na śmieci, żeby się to po prostu nie kurzyło. Thank you.
Tutaj nasz mały pomocnik niestety nie był w najlepszym humorze, bo już był troszkę zmęczony. Ale chwila przytulania i sam chciał już potem pomagać. I to już jest kolejne pudło. To jest karton przeznaczony na wszystkie te girlandy. Do niego też wkładamy ozdoby, te z przedpokoju. Kolejne pudło na strych. I teraz z małym pomocnikiem będziemy czyścić barierki. Jednak bardzo mu się szybko znudziło i jak widzicie, po prostu rzucił tą rękawicę i sobie poszedł. Thank you.
na koniec odkurzam. Tutaj syn nie chciał się pokazywać i po prostu mi narzuty rzucił. Wreszcie pokój posprzątany i tak jest naprawdę bardzo fajnie, bo mimo że się wydaje, że jest pusto, to chyba właśnie dlatego mi się to podoba. Dziękuję bardzo Wam za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i do następnego razu. Trzymajcie się, pa pa!